Cześć moi drodzy, z tej strony Spano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. 12 tysięcy łap do godziny 23.59 i pojawi się już jutro kolejny odcinek serii Życie Gangstera lub inny, ale myślę, że akurat Życie Gangstera będzie jutro. Widzowie, zanim zacznę jeszcze tylko szybkie info, wpadajcie na mojego Instagrama Ospano, wbijamy 100 tysięcy obserwujących, mało brakuje, także zobaczcie też moją ostatnią fotkę, którą wrzuciłem. Bardzo was o to proszę, bardzo potrzebuję wbić te 100 tysięcy. A wiem, że z wami to będzie sekundka, więc jak nie obserwujesz mnie na Instagramie, zrób to teraz i zapraszam ciebie na spotkanko, widzu. Na spotkanka, które będą w całej Polsce, link macie w opisie, gdzie możecie kupować bilety i przede wszystkim kupować meet and greety z Ospano, czyli prywatne spotkania ze mną na evencie. Zapraszam, jedyna taka okazja, widzowie, żeby się ze mną spotkać cztery oczy i wiecie, powymieniać się faktami i wszystkimi z życiem gangstera, zebrać autograf i zrobić doczesaną fotę. Cześć chłopaki, wszystko gotowe? Cześć. No, mamy w środku też auta. Trochę kurde nabrojeliście tutaj, co? No, trochę trzeba było poświęcić na to czasu. Pamiętacie, którędy wchodzimy? Wchodzimy tym szybem, który prowadził do willi. Swoją drogą nieźle tutaj się pozbyli tych wszystkich rzeczy, nie? No nic tu nie ma praktycznie. No nic nie ma, nawet trawa zaczęła rosnąć. Aha, to są typy od nas, tak? Tam te dwa na lewo? Tak. Dobra, kurde, widzą moją mordę. Nie pomyślałem o tym. Ajajaj. Idźcie przebrać. No, może nie widzieli. Może nie wiedzieli, idę się przebrać, no. Kurde, widzowie, ale dałem ciała teraz, no nie widziałem ich. Ale dobra, idę po rzeczy, idę się przebrać. Gotowi? No, która częstotliwość? A którą chcesz? Dawajcie na 385, w skrócie 1. Czek, czek. Okej, działa. Dobra, bierzcie tam tych gości i lecimy. Gdzie jest wejście, Rekin? Tutaj, zakryłem. I słuchaj, też przydała się ta koparka. Tak, ale to i tak trzeba się przyciskać, bo to głęboko, tak, nie? No tak, no. Dobra widzowie, w takim razie my musimy, o jest, nawet widzę tutaj, musimy widzowie się zacząć wciskać, bo musimy trochę się przeczołgać na dół. Zrobiliśmy ciasny tunel, który umożliwia nam wejście do starej kryjówki, w której jest mnóstwo ludzi pana, także może być kolorowo. Ej, uważajcie, uważajcie, już tam są ci. Panowie, musimy to zrobić bardzo rozsądnie i szybko. Tam jest kolos, kolosa trzeba mocno obładować. Macie ładunki? Ja mam. Trzeba go obłożyć ładunkami, trzeba je jakoś zbejtować. Wiecie co? Zróbmy tak, ja wezmę na siebie początkowy ogień, wyeliminuję tylu, ile się będzie dało, jak się rozpocznie rozruba, to waszym zadaniem jest usunięcie tego największego. Ja wezmę ogień na siebie. Ważne, żeby nowi nie brali skupienia całego na siebie, bo zginą wtedy. Rozumiano? Tak. No, dobra. Mój najbardziej oddany towarzysz może iść ze mną. Gotowy, dawaj. Czekajcie na znak. Damy znać na radiu, chodź. Sprawdźmy pomieszczenie. Czysto, stary. Dobra. Tutaj też, chodź. Coś mało ich, stary. Może są w głębi tunelu. Myślę, że tam się ustawiają? Idzie. Czekaj, nie wychylaj teraz. Pozdrawiajcie, jakiś gościu po środku idzie. Oni właśnie mówiliśmy, to jest on. Idzie do was. Nie wiem jak go zabić, trzeba mu wrzucić ładunki. Zajmiemy się nim najpierw. Dawaj, zajmiemy się nim. Dobra, rzucajcie teraz, póki tu jest, rzucajcie teraz. Wszystko co macie, rzucajcie. W niego. Teraz. Kurde. Rozwalcie go! Cholera. Co to za gówno, widzowie? Z drugiej strony. Dobra, leży, dostał! To za mutanty. Ej, z drugiej strony walą! Szukajcie osłony, walczymy! Kamera zniszczona. Niszczcie kamerę od razu. Chodź jako pierwszy. Rzućcie dymne! Zasłony rzućcie! Czekajcie, aż się rozejdzie. Gotowi? Ruszamy. Zawsze. Teraz. Dowalić ich. Dobra, widzowie, odzyskujemy nasze tereny. O! Mam flesza. Nic nie widzę. Żyjesz? Daj mi chwilę.
Jak sytuacja? Wypchnięcie tutaj ze środka? Został tunel. Dobra, teraz tak. Niech Nowi i Sokół rozstawiają ładunki. My ich przetrzymamy, żeby się tutaj nie dostali. Zaminujcie wszystko, wszystkie filary, wszystko tak, żeby nie było tutaj wyjścia, rozumiecie? Mhm. Ruszajcie się, my ich powstrzymamy. Mam dwa flesze, jakby co. Stary, czekaj, wezmę ciężki sprzęt. Dobra, widzowie, biorę ciężki sprzęt. Widziałem, że taki tutaj mają. Idźcie rozkładać, całe pomieszczenie zaminować. Nie tutaj, zaminujcie pomieszczenie, jazda tam dalej. No, otrzymamy to. Słyszysz? Zaraz tu będzie wsparcie. Zaskoczmy ich. Dobra. Stary, strasznie mało ludzi tu było, co? Leo, strasznie mało ich tu było, co? No, strasznie mało. Spodziewali się? Dziwne. Chyba się nie spodziewali. No, na razie ciszę. Czekamy, stary. Chyba niech to minują, niech to minują. To musi, stary, wszystko zostać zburzone, więc nie wiem, jak oni to zrobią, ale muszą naprawdę tam nawywijać. Sokół! No. Weź te wszystkie skrzynie z bronią, z amunicją, z ładunkami wybuchowymi, które tutaj są. Postaw w jakimś konkretnym miejscu! Kurde. Zaczęli! Dawaj, teraz jakąś potężną bombę, czy co to jest? Generał przyjechał! Pomóc wam? O! Kolejne auto nadjeżdżają! Masz jakiś ładunek, Leo? Rzucaj w tego! O! Rzucaj w tego insurgenta! Gdzie jest ten generał? On się nawet nie pali! Gdzie on jest? Dwa cyborgi tu rzucili! Boż ty! Nie mamy gdzie się schować! Dawaj, walczymy! Są tu! Co tu się wyprawia? O kurde! Zmieniam pozycję. Szukajcie tego generała. Kurde, oni z jakichś miniganów walą. Jeden z naszych nie żyje, jeden z naszych dostał. Jeden nie żyje, cyborg. Dobra. Odwróćcie się. Kolejni. Leży, przeładowuje. Zmieniam na broń maszynową. Co się z nim dzieje? Weźcie minigana, generał został! O, ma tą zbroję zasraną! Trzeba, widzowie, jakoś się przebić przez tą zbroję, nie mam pomysłu. Jedyne, co mi się nasuwa na myśl... Mam RPGa! Wal do niego! Nie upiam to gówno. Stoi dalej? Nie widzę go! Gdzie on jest? Przerwać ogień, gdzie on jest? Za smokami. Dobra, czekajcie. Przygotujmy się na to, bo teraz nic nie widzimy. Przestańcie walić z tego auta. Kurde, widzowie, ale rzeź. Kto rzuca te smoki? To rzuci gaz zlawiący. Wow, ole mnie przeszyło, prawie mnie dostałem. Guys! Schowajcie się, schowajcie. Przerwijcie ogień. Plecy. O kurde, widzowie, ale fart. Leży gruby. Generał został tam na lewo. Jego przy celach, tak? Trzeba go podejść jakoś. Jestem dalej. Podchodzę, jestem przy celach. On tam ma dużo sprzętu. Podchodzę go. Czekaj, Reki, nie ryzykuj, nic nie widzimy. Za dużo dymnych. Zrezygnujcie z nich. O! Rekin dostał! Rekin! Kurde, Rekina ma! Kurde, z drugiej strony. Gdzie on jest? Kurde, widzowie, on coś z rekinem, muszę tam iść pomóc. No nic, będę musiał z nim stoczyć jakiś pojedynek, nie wiem co, nie wiem jak tą zbroję przebić. Jestem przy nim. Co teraz? W końcu skończy mu się amunicja do tego gówna. Ta jego maska jest odporna na wszystkie ogłuszenia, widzowie, trochę lipa. Nie wiem jak go pokonać. Wycofałem rekina. Panowie! Mhm. Jesteśmy. Nie wiem, Rax będzie wiedział. Rax! No, co tam? Jak zabić generała? Między hełmem, a tylnią częścią zbroi jest szpara, jak się patrzy w dół. Wbij mu nóż w szyję. Cholera! Spróbuję. Gdzie jesteście? Walczymy! Zaraz zginiemy, jak nic nie wymyślimy. Gdzie jesteście? Muszę kończyć! Rax powiedział widzowie, że między szyją, tak? Wow, zabiłem go, widzowie! To działa! Zabiłem generała! Mam go! Dawaj. Budynek się zawala! Spokojnie! Nie, no jest po nim, widzowie. Jest po nim.
Jak go zabiłeś? Nożem w szyję, pod kask. To ty gadasz. Tak. Dobra, czy mamy to? Rozmniejsza widoczność. Mamy to? Bierzemy jakieś pierwsze lepsze auto, co zostało i jedziemy. Dawajcie, przebijamy się. Najczark tu stoi. Ładujcie się. Siadajcie, co zresztą? Gdzie jest jeszcze ten tych dwóch? Jeden nie żyje. A drugi? Drugi jest. Drugi jest. Jestem. Wsiadaj. Wsiadaj, jedziemy, wsiadaj. Ciężko będzie się przebić, jakieś barykady postawili. Prawdopodobnie mam przebitą nogę na wylot. Trzymajcie się. Ależ uda ci się. O. Dobra. Ale akcja. Co za fart, kochanie. Ale mamy generała na koncie. Ale pano będzie wkurzony. Dobra, detonujcie. Dobra. Detonujcie. Jeden. Poszło? Chyba poszło. Poszło. Dobra, to zaraz poczujemy tego efekt. Dawajcie. O kurde, słyszeliście? Ale polać. Kurzy się, dobra, dawajcie. Kurde, dobra, teraz się doszło. Wyjeżdżamy, trzymajcie się! O kurde. Pułapka, jazda! Jazda stąd. Nie mogę, a! Jedź. Jadę. Kurde. Jazda. O, co to miało być? Dobra robota. Uciekamy. Ważna rakieta. Cholera. Blisko było, co? Jadą za nami? Haha, nie wiem. Uciekam. Nawet bardziej niż blisko. Trzymajcie się! Kurde. Jara się fura. Co robimy? Skaczemy? Zaraz wybuchnie. Spokojnie. Teraz, wysiadamy. Zostawcie to. Uciekamy. Dawajcie, uciekamy. Jazda, spadamy. Dobra robota, panowie. Wracamy do dziupki. Szybko. Dasz odejść? No, jakoś. Wtedy biegłem, więc. Ty też? No, dawajcie nowego i rekina do lekarza. Kurde, jednego straciliśmy. Taka cena tej walki. Dobry doktorze. Obrywałem. Dobry. Cześć. Aj. Mamy dwóch rannych, trzeci nie żyje niestety. Dobra, to już się zajmuje. Ale bo spluwę. Co tutaj, gdzie postrzał? Dobra, chodź do zbrojowni. Dobra. Ty nowy zostań, nie wyjdź z tego pokoju. Dobra. Ty, ten nowy zdał test, co? Czekaj, Rax do mnie dzwoni, stary. Czekaj, co chce. Halo. Przyjeżdżacie do domu? Jesteśmy w dziupli. Przyjedziecie do domu, czy nie? Przyjedziemy zaraz, no. To dawajcie, czekam na miejscu. Mamy sprawę małą do ogarnięcia. Spoko, potrzebujemy. Taką bardzo ważną. Potrzebujemy. Ja ciebie potrzebuję. Proszę cię przyjeść. Okej, dobrze, będę. Rax prosi, żebyśmy pilnie też przyjechali. Może zostawimy ich tutaj, niech sobie chłopaki radzą. Mamy ten. No dobra. To... Dobra. Jeszcze zbadam sytuację, czy wszystko okej, to ty się już możesz przebrać. Nie pokazuj się nowemu na ten. To ja odkażam, zakładam opatrę. Wszystko w porządku? Tak, tutaj się nic nie stało. A z tobą? Dobra, by ci jakieś coś napadę. Kończę już pracę nad tym. Zrobię tutaj tych dwóch pacjentów i będę już kończył. Rozumiem. My niestety musimy jechać znowu. No dobra. Sprawy no nie ustępują, także czekam na jakieś informacje. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Ale pamiętasz o naszej obietnicy, nie? Na forum. To znaczy? Żeby coś się nie powiodło. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze, LG. Wszystko będzie dobrze. Tak czuję, widzowie. No co, jedziemy? Jedziemy, dawaj. Musimy jechać do Willi szybko. Reakcją coś chce. Klapa się zamknie? Pewnie się zamknie. No. Dobra. To dawaj, jedziemy, Leo. Stary, słuchaj. No. Dobra robota. Dobra, powiem ci, że myślałem, że większy potencjał ma ten, który zginął. Poważnie? No, poważnie. Widziałem, jak zginął, wszedł. No ale widzisz, jak to jest w trakcie akcji, wychodzi dopiero, kto się nadaje, a kto nie. Tak, tak. Ja widziałem, jak umierał. Wyszedł na ogień czołowy tego całego cyborga. Przeszyło go stary z minigana. Nie miał szans. Szkoda. No ale tak to już, tak to już jest. Dokładnie. Najważniejsze jest to, że pozbyliśmy się teraz generała. Także zobaczymy, co panu na to powie. Swoją drogą, ile on dostał pocisków? Ta zbroja jest niemożliwa. Nie wiem, to jest wręcz niemożliwe, nierealne, naprawdę. A jak idą badania nad zbroją od LG-ka? Wiesz co, no w porządku, no. Teraz lekarz dostał specjalistyczny sprzęt. Mhm. I też pomaga mi. Więc no, może za niedługo coś ustalimy. Ten twój koleżka wygląda na ogarniętego, poważnie. Zaczyna tam spoko działać. Widziałem teraz, no, jak zajął się szybko rekinem. No, już stanął na nogi. No właśnie. To jest takie osoby, chyba szukaliśmy, Leonardo. Dzięki, że to załatwiłeś. No, mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawował. Też mam taką nadzieję. Dobra, jedźmy do tego Reaxa, bo wyglądał na przejętego. Reax rzeczywiście jest stary. Dobra.
Gdzie jest moje auto, cholera? Znowu je wziął? Dawaj. O, Rax, wszystko okej? Okay? Stary, mamy problem. Co się dzieje? Potrzebuję waszej ważnej pomocy, naprawdę, w jednej ważnej rzeczy. No dobra, mów, co się dzieje. Jest taka sprawa związana z FIB. Co jest grane, no? Znam osobiście generała FIB. Generała FIB? Generała, przepraszam. Dyrektora FIB. No. Dyrektora FIB. Ręce! O kur... Czekaj, co to jest? Podawajcie ich! No to co? Na kolana! Okej... Okay. A to jest, jaka jest ten? Może coś się dowiemy więcej w takim razie, skoro tu tak solidnie wjeżdżacie, nie wiem o co się dzieje. Przyszukujemy dom, mamy nakaz, wszyscy na kolana. No dobra, okej. Okay. Na kolana! Przyszukujemy dom, mamy nakaz. Okej. Okay. Szukajcie, ja tu zostanę. Ale... Spokojnie, panowie. Przecież... Zostań tu. Dobrze, szukajcie sobie, naszukajcie, nic nie znajdziecie, Boże. Ktoś jeszcze jest na dole tu, czy nie? Quickie, ale są w tym pokoju? Tak, tak. Dobra, to spokojnie, wejdą tam. Coś potrzeba? Tak dla ścisłości. Pod moją bluzą... Co mnie zakuwasz? Spokojnie, nie musicie nas zakuwać, daję wam znaka. Pod moją bluzą... Jest pistolet, mam go pod bluzą. Lubimy się tutaj razem z kolegami często tak jakby zakładać kajdaneczki. To jest dość naturalne zjawisko, co? Może drineczka, panowie? Właśnie, a może sobie, nie wiem, coś porobimy? Możecie, teraz nie mogę pić w sumie, nie? Nie mogę się napić, nie mogę nic porobić, także ten. Czy ja mogę skorzystać z toalety? Bo akurat... Poczeka pan. Tutaj na prawo jest, popatrz. Tu jest toaleta, popatrz, tu. Nic nie zrobię, możesz się zobaczyć, chcę się tylko wystrzać. Mogę? Wejdź, masz 10 sekund. 10 sekund to ci mogę najwyżej na twarz naszczać. Potrzebuję co najmniej z minuty dwóch. Jeszcze jak mam kajdanki, spokojnie. Kurde, widzę. Jeszcze jedno takie obraźliwe słowo i będzie mandat. Dobra, nie zestraj się. Dwayne. Co? Stary, ja uciekam. Jak tam uciekasz? Co jak? Rax, jak co? Co? Co ty robisz? Oni z widzowie z FIB, przecież się mu nic nie zrobią. A nas zostawia? O co chodzi? Dobra, idę na dół tutaj. Telefon wyciągnąć, właśnie. Napiszę Quickowi, nie wychodź z tajnego pokoju. Policja wjechała. Dobra, jest git. Mam nadzieję, widzowie, że Quick Jason dostał tą wiadomość i ją zobaczy. Ja wychodzę z tego kibla, mam minutę tylko. Już wychodzę, spokojnie, wychodzę. Tak, jestem cały, spokojnie. Agent FIB, Emilio, prosto, wszyscy wyjść, teraz. O, jest Rax. FIB przejmuje tę sprawę. Dobrze. No, do widzenia. Nakaz jest nieważny. Opa. Do widzenia, do góry, szybko do góry, poszło. Chłopaki, do góry. No, już, dobra już. Robota. Klucze do kajdanek, teraz, daj mi. Masz. Dzięki. Tyle z waszej roboty. Przekażcie komendantowi, że to nie jego sprawa. Dobra. Tylko nawrócili to głowę. Zajmiesz mi to gówno, stary. Klucz nie pasujesz. No może do mnie. No i co teraz? Będziemy w kajdanka chodzić? No, dziękuję. A do mnie? Czekaj. No. Jednak posuwa. Od razu lepiej. Co tak długo, Rax? No, kurde, że tak szybko się, kurczę, przebrać? Ty, ale czekaj. O co tu, stary, chodziło? Dlaczego ta policja w ogóle tu wjechała? Mieli nakaz na przeszukanie. Nie wiem, kto im go wydał. Pewnie komendant. Na 100% komendant. On cię nie lubi. No, ale skąd wiedział, że ja tu mieszkam, skoro to nawet nie zna mnie to mieszkanie? Nie wiem. Pewnie jakoś tu wyśledził. Chodź, zobaczmy z chłopaków. No i zobacz, ja już tam przyjdę, zobacz czy pojechali. Patrzcie się, widzowie, bo jeszcze coś mi tu jakieś bomby świecą. Aha, to... Rax to auto tak szybko ogarnął? Dobra, może te bomby zgaszę chociaż co, widzowie, bo to się rzuca w oczy teraz strasznie. No, ale jaja, co? Ale dziwna sytuacja, to ten komendant śmieszny sobie z nami pogrywa. On sobie kłopotów narobił teraz. Albo może nas sprawdza. Cześć, mamy problem. Co się stało? Jeden to znalazł. Jak to wszedł? Nie wiem. Wina wam oglądał? Ten, dobra, weźcie wszystkie te bodykamy, te nadajniki, zobaczcie, czy ma... Ten policjant przecież, on nie może tutaj być, no wynoś go natychmiast, ty. Jakby to chcieli się z nim skontaktować, to ogarnie, że on już nie żyje. Ta, trzeba szybko się pozbyć. A co z tym? Ten też już trup? Jeszcze nie. A jest nam potrzebny? Nie, już nic z niego nie wyciągniesz. No dobra. No, dobij go. Dobra, idealnie. Kurde, ale dziwna sytuacja wynikła. Ja pierdzielę. Komendant robi nam podgórkę, wiesz? Dowiedział się skądś, że pewnie odglądał. Jaki komendant? Przecież nowy... ten komendant gówno robił. No, nowy komendant Stary. Robi dużo właśnie, bo za dużo. Trzeba go ustawić do pionu. To, co chciałeś, Rax? No jest mały problem. Jaki? Ale nie wiem, czy masz na to czas teraz. Co się dzieje? Dyrektor FIB.
No. Jak wiesz, no po prostu jest pewna akcja, którą trzeba wykonać. I potrzebuję twojej pomocy, jako inny agent FBI. W sumie, Rax, mogę ci pomóc. A co trzeba? Opowiadaj. Rano, rano, w sensie wcześniej, znaleźli... Ktoś wysłał cynk o balasach i familii w hangarze na South Central. W jakim hangarze? Nie pamiętam, czy to był hangar, jakiś tam budynek. Ponoć znaleźli tam ponad 40 ciał. Na pewno mówisz o Families i ten, bo my dzisiaj rano z Quick J'em znaleźliśmy stary wagosów. Wiem, że to byliście, spokojnie, ale po prostu dostałem cynk od kogoś. Anonimowy. Ale to mówimy o tym samym miejscu? Tak, mówimy o tym samym miejscu. No to tam jest posprzątane. 40 ciał, dostałem tam cynk, mamy to sprawdzić z filmem. No nic tam nie ma. Dzwonię dyrektor do Candy, wymaga czy to ogarnęła już? Akcji. Ta, czekaj, to zadzwoń do Candy, ja dostałem jakieś SMS-a. Po prostu, wiesz, dyrektor, no on każe nam natychmiastową reakcję zrobić i... Ej, czekajcie, panowie, dostałem jakąś wiadomość. Musicie mi pomóc, Human Labs. Zak ma kłopoty! Dobra, wyjadę na akcję. Dobra, zbieramy się. Candy tam już ogarnęła, tam jest czysto jak czekaj, było. Ty tam nie wyjdziesz, Quicky. Jadę. Poczekajcie, co ten Rax? Inaczej. O, to super. Inaczej, słuchajcie. Trzeba go wyciągnąć w jakiś inny sposób. Ja widziałem, jak Zach został postrzelony, czyli mamy świadomość tego, że dalej żyje. Jeżeli jest w ciężkiej stanie i to wybadam, jest szansa, żeby go wynieść, ale ja mogę zrobić to tylko w pojedynkę. Wy możecie stanąć w okolicy, tylko uważajcie, są zasrane kamery, więc jedyną opcją, żeby wyciągnąć Zacha, jest go puszczenie wodą. Rozumiecie? Okej. Albo... zapakuję go jako, no wiecie, w worku, nie? Dlatego... Rób jak uważasz. Bądźcie w okolicy po prostu i przygotujcie się na to, żeby mi ewentualnie pomóc. To nie może być nic głośnego, bo inaczej zostaniemy baty. Widzowie, awaryjna sytuacja się wykonała. Pożyczam auto. Widzowie, mamy awarię. Zach wzywa nas na pomoc i teraz wiem, że Zach jest w krytycznym stanie, więc muszę mu pomóc. Jeżeli mu nie pomogę, gościu się wykrwawi i stracimy kolejną osobę. Przecież wtedy pan Ogo postrzelił, więc on musi być w tragicznym stanie. Tylko teraz pytanie, jak to zrobić? Mam kilka pomysłów, ale chyba najlepsze będzie po prostu go jakoś wyciągnięcie jako nieboszczyka po prostu z Human Labsa. Tylko czy pytanie, czy mi się to uda. Po prostu tam pojadę i powiem, że chcę pomóc w jakiejś robocie i wybadam teren, gdzie jest Zach. Może mi się to uda, a może nie. I będzie przerąbane. Kochani, jest już tyle chaosu w tych odcinkach, tyle złych rzeczy się dzieje w tej serii, że teraz ja muszę zaryzykować po raz kolejny. Wjeżdżam do Paszczy Lwa. Jeszcze nie miałem okazji pogadać z panem po tej całej strzelaninie, kiedy stracił generała. Jest zero info, więc on może jeszcze o tym nie wie, że go stracił. A teraz jeszcze wjeżdżam do Humana i mam zamiar wykraść osobę. Ja pierdzielę, w co ja się pakuję. Ale kurde, muszę to zrobić. To kiedyś zostawiliśmy Siwiego i były tego straszne konsekwencje. Teraz po prostu muszę spróbować, improwizować. Nie wiem, coś może się uda. No jedynym plusem jest to, że Zach jest umierający. Dla naszy plusem, żeby go wyciągnąć. Rzeczywiście to jest spory minus. Także spróbujemy. O, ile mi bramy w ogóle otworzą. O, chyba nie wejdę, widzowie. Otworzy mi ktoś bramę? O, ktoś mi otworzył. Dobra, na razie nikogo nie widzę. Powiem im na radiu może. Tutaj Dwayne. Przyjechałem do Human Labsa, żeby pomóc w robocie. Nudziłem się, nie miałem co robić, więc postanowiłem, że przyjadę. Jeżeli mnie do czegoś potrzebujecie, to wydajcie mi polecenie. I jestem dostępny dzisiaj całą noc. Dobra, widzowie, aby to kupili, tu ludzie chodzą. Jeszcze coś powiem do chłopaków. Psy, chłopaki, jesteście na radiu? Jestem, przyjąłem. Dobra, słuchajcie mnie, nie? Będę wam mówił, wszedłem do środka. Jesteś pod obserwacją. Jestem w środku. Szukamy Zacha, widzowie. On będzie gdzieś na tych takich piętrach tutaj, tylko pytanie, czy ja tam na dół będę mógł zejść. Ej, ty! Gdzie mogę znaleźć resztę ludzi? Może mogę w czymś pomóc? No oczywiście, po co się do mnie odzywać? Kurde, jest tu strasznie spokojnie, widzowie, nie ma... O, są jacy... O, jest ten. O kurde, są te androidy całe. Na razie bezproblemowo mogę sobie tutaj chodzić. Pytanie, gdzie jest Zach? Nie wiem, co ten gościu robi. Panowie, jakbyście widzieli, że panu podjeżdża albo ktoś z personelu, dajcie mi znaka, okej? Okay? Dobra, obserwuję. Ja tu na razie jestem pod pretekstem, że przyszedłem pomóc jakieś pracy robić dodatkowe, ale nikogo tu nie widzę. Sale są puste. Szukam Zacha. Pana nie jest w budynku? Nie mam pojęcia, nie widziałem go jeszcze. Nie odpowiadał też na radiu, więc nie wiem. Mam nadzieję, że nie, będzie wtedy łatwiej, ale też będzie miał pretensje, co ja tu robię. O kurde, są generałowie. Widzę Zacha, widzowie. Pan jest trudny, nie wiadomo, czy przeżyje.
Mogę w czymś pomóc? Przyjechałem na nocną zmianę. Chciałbym pomóc w jakiś sposób, z czymkolwiek. Nie. Dobrze, mogę przynajmniej tu osłaniać? Jak wy? O kurde. Panu, przepraszam. Czego? Postanowiłem, że przyjadę też pomóc czymś. Ostatnio po prostu jestem na twoje wezwanie, a sam bym też chciał jakoś się wykazać. Może nie wiem, może coś w stanie tutaj pomóc, miała się komuś coś pomóc. I tak nie miałem co robić. Przez to, że współpracuję dla ciebie, znaczy pracuję dla ciebie ostatnio, nie mam czasu na własne rzeczy, więc postanowiłem, że i tak nie mam co robić, to mogę chociaż tu się przydać. Nie wiadomo, czy pacjent przeżyje. Idźcie mi z opiekuj. Takie roboty zgłaszamy na radiu. Minimum 5 godzin. Zgłaszałem na radio. Nie zgłaszałeś, nie było cię na częstotliwości. Radio rzek. O tym mówię. Może wracać do domu, nie jesteś tu mile widziany. Cholera. Mieliście rację, jest pan w środku, jestem trochę w dupie. Powiedział mi, że mam stąd wracać, więc muszę coś szybko wymyślić. Jakieś pomysły? Kurde. Nie wiem. Nie będę improwizował. Kurde, nie mam pomysłu, widzowie, jak się tam dostać. Jak powiem, że pan o coś mi kazał, to będę miał totalnie przesrany. Kurde, nie wiem, co mam zrobić. Nie odzyskam Zaka. Nie ma opcji, widzowie. Jedynie ten lekarz, by mi coś mógł stwierdzić. Tu jakiś kolejny gościu. Analiza danych, procedura rozpoczęta. Czekajcie, co to? Co się dzieje? LG tu jest... LG? Wynoszę śmiecie. Zakaz. Co on tu robi? LG tu jest! O nie! LG wrócił do tego! Czy on wszystkie... O nie! Nie uprawnień. Kazali mi wyjść, wychodzę z Humalapsa. Pan okazał mi opuścić tę bazę. Wychodzę. Nie nadałem takiego komunikatu. To zagadaj do przełożonego. Opuszczam budynek, jestem tu niemile widziany. Widzowie, co jest grane? LG tutaj jest! I LG wziął Zaka! Kurde, to był błąd, że go trzymaliśmy w takim ten... LG wszystkich załatwił, cholera, zabił doktora, zabił rekina. Boże, co my zrobiliśmy? Panowie, mamy problem. Nie. Logan tutaj jest. Co? I cholera wyniósł Zaka. Upewnijcie się, czy z doktorem wszystko okej. Okay. LG wrócił na stare śmieci. Dobra, jasno, jadę. No to mamy przerąbane, widzowie. Boże. Ale ja byłem naiwny. Już wychodzę. Kurde, jeszcze panu. Nie wiem, dokąd LG go prowadzi, widzowie. Logan na bok. O kurde, panu go zatrzymuje. Puść go. Mam sprawdzić, czy wszystko stało okej. O nie, on robi to LG-kowi, widzowie. Wszystko gra. Pozbądź się go. Trzeba wrócić do morza. O kurde. Zdejmij mu zbroję. No to pięknie. LG wrócił do pana O i jeszcze teraz ma się pozbyć Zaka. To koniec, widzowie. Teraz mam pewność, że LG pracuje dla pana O. Czyli cholera, straciliśmy dziuple bractwa, straciliśmy LG-ka, jeszcze stracimy Zaka. I pewnie jeszcze LG sprzeda informację panu O, więc zaraz ja też będę trupem. Ty. Tak? Za mną. Aha, jeszcze ja mam z nim pójść. No pięknie. Mam ci pomóc? Mhm. No pięknie. Ty, dobrze się wykamuflować, nie? Co? Wywożyć koleżkę. No, to coś działa. Co ty? Boże, widzowie! Przerzucasz go za chwilę do jakiegoś innego samochodu, bo to będzie GPS-y. Ja będę musiał tam wrócić, nie? Pamiętaj. Czyli co, lekarstwo działa? Tak, działa. Przerzucasz go za chwilę do innego samochodu i ktoś podjedzie. Dobra, czekaj. Leo! Leo! Co się dzieje? Wszystko w porządku? Dojeżdżam. Stary, LG jest z nami, LG udawał. Co? Tak, wszystko jest w porządku. A słuchaj. Wszyscy żyją, wszystko jest w porządku. Słuchaj teraz, weź jakieś auto. My jesteśmy stary, jedziemy do Sandy. Spotkamy się w Sandy przy jeziorze. Przejmiesz Zaka od nas, jesteśmy w samochodzie pana O. Logan musi tam wrócić, spotkamy się, odbierzesz go. Dobra. Jedziemy tam. I niech go od razu go spieszę, bo mam GPS-a przy sobie. Jazda, szybko. Dobra, robota. Rax? To Rax, jest na częstotliwości? Jest. Dobra, Witera, dzięki Rax za informację. Jedziemy. Dobra, widzowie, mamy LG. Znaczy, co ja gadam? Mamy LG-ka i mamy Zaka. Teraz czekamy na Leonardo i szybko robimy ten przekręt. Ale jazda, LG jest z nami.